Kogo witam, kogo goszczę? Dobry wieczór wszystkim, z tej strony Nikita. Cześć, Nikita. Dzień dobry, pani Gosiu, dzień dobry, Maria. Dzień dobry. Witaj, cześć. Z okazji tego roastu pozwoliłam sobie zadzwonić, ponieważ dwa dni temu około miałam bardzo ważne kolega u siebie na TikToku i chciałam tylko, korzystając z okazji, jeszcze raz przeprosić federację, jak i moich widzów, jak i panią Małgorzatę publicznie, po prostu z powodu mojego zachowania podczas konferencji i moją pierwszą rywalkę oczywiście. Podczas konferencji padło naprawdę bardzo, bardzo dużo słabych słów z mojej strony. Jednak najbardziej chciałabym przeprosić panią Małgorzatę, ponieważ no, była pani kim dla mnie była. Powinnam mieć do pani należyty szacunek i chciałabym panią bardzo szczerze przeprosić. Wybaczam. Dziękuję bardzo. Właśnie myślę, że na tyle dojrzałam i że na tyle już mam odwagę, żeby mówić o takich rzeczach. Mówiłam ci kiedyś, że dojdzie do tego, że zmądrzejesz. Tak, pani Gosiu, i myślę, że to jest ten czas, że faktycznie rozmowy pomogły nasze, nie? Tak, dokładnie, też no. Kuchni wszystkie. Tak, także myślę, że tyle z mojej strony. Chciałabym naprawdę bardzo, bardzo szczerze panią przeprosić, jak i Monikę. Chciałabym jeszcze przekazać telefon Łukaszowi. Dobry wieczór, witam wszystkich. A mogę tylko zadać pytanie do Nikity jedno, zanim Łukaszu wypowiesz się, Arkadiuszu? Proszę, proszę. Proszę bardzo. Nikita, jak ci się teraz żyje? Bardzo dobrze. Wszystko mi się powolutku układam sobie w głowie, wszystko po kolei. Zaczęłam pracować nad sobą. No i przede wszystkim z Łukaszem planujemy zacząć wspólne życie, iść na swoje, rozpocząć bardziej prywatne życie, zobaczyć jak to będzie i myślę, że chyba tyle mogę powiedzieć. Super, gratuluję. Bo wszystkie pawłowskie to fajne chłopaki. Tak, ja właśnie jeszcze tylko chciałem powiedzieć z tej strony kamery, bo ja chciałem powiedzieć, że chciałbym tak oficjalnie podziękować Federacji Cloud za to, że gdzieś tam razem zorganizowaliśmy te wszystkie takie bardzo dojrzałe rzeczy ze strony mojej, jak właśnie oświadczyny. No żyje nam się w narzeczeństwie dobrze, bardzo dobrze, jesteśmy szczęśliwi i tak sekundkę chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję Federacji Cloud za to, że pomogła mi to wszystko zorganizować. Szacunek. Na koniec mam dodać, że pani Gosiu, Marianno, obie jesteście silne. Po pani Gosi, po pierwszej walce wiem, że ma pani tą rękę silną. Ale też widziałam treningi pani Marianny. Także obie jesteście silne babki. Myślę, że wygra lepsza. Także wierzę w was obie. A co do walki Lexi, ja tak jestem za Martą Linkiewicz, także ja team też. Marta. Ja też jestem team Marta. Tak, ja jestem team Marta, także zwłaszcza biorąc pod uwagę jej poprzednie walki. Gdzieś tam wiem, że ona jest w ciągłym treningu i obserwuje sesję, ale Marta, pozdrawiam cię serdecznie. Ja też Martę pozdrawiam jeszcze raz. Tak, no i myślę, że tylko o tym chciałam powiedzieć. Dziękuję, że pani przyjęła moje przeprosiny, pani Gosiu. Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że już gdzieś tam nasz topór wojenny się naprawdę zakopie, ponieważ ja nie mam zamiaru nikogo już z was atakować pod żadnym pozorem. No mam nadzieję, że zmączałaś, już dorosłaś. Pora najwyższa, żeby sobie życie ułożyła, jak ja ci mówiłam kiedyś. Tak, dokładnie. No, dlatego po rozmowie słyszę, że trochę już poważniejsza tak. Jesteś. A dziękuję bardzo. Ale ja też to widzę, że Nikola też dużo się zmieniła. No to pilnuj jej, żeby ci nie uciekła. Znaczy ja powiem tak, jak wyjeżdżamy na tatuaże, to razem. Oczywiście. Jak je to w kajdanki i ciągnąć ją. W razie czego pomogę wam szukać Nikity Pegasusem. No. Jak Persik latała. Dobrze, zanim pójdziemy za daleko, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się, już niedługo.